starostą, panie wójcie, czcigodni księża, drodzy mieszkańcy miasta Lubartowa. Święto Konstytucji 3 maja. Szanowni państwo, mieszkańcy Lubartowa, spotykamy się dziś w kolejną już 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawy, która jako druga na świecie i pierwsza w Europie, w jednym akcie zbierała wszystkie podstawowe prawa i obowiązki obywateli, ustanawiając nowoczesne i stabilne, jak na ówczesne czasy, podstawy państwa, pojmowanego już jako jednolite, troszczące się o swoich obywateli, o wewnętrzną sprawność i spójność terytorialną. Wartości zawarte w Konstytucji: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem prawnym współczesnych państw europejskich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wzorce ustrojowe wprowadzone Konstytucją stanowią dla naszego narodu i dla innych narodów europejskich wartość po dzień dzisiejszy. Święto Konstytucji 3 maja jest jednym z tych szczególnych dni w narodowym kalendarzu, które powinny jednoczyć Polaków. Bez wspólnej pamięci i symboli wspólnota narodowa, ale również lokalne, nie przetrwają. Tę prawdę zrozumieli nasi przodkowie, gdy wspólnym wysiłkiem przyjmowali tekst Konstytucji. Do tych wspólnych dążeń jednoczących Polaków ponad podziałami odwoływano się na przestrzeni kolejnych lat i epok. Dziś również jest aktualna. Rozwój społeczny jest możliwy tylko w warunkach współdziałania ludzi tworzących wspólnotę mieszkańców. To w społeczeństwie uczymy się bycia razem, działania na rzecz dobra wspólnego, wspierania się nawzajem. Jednym z podstawowych warunków tworzenia wspólnoty jest historia i tradycja. Myślenie i troska o wspólnotę, czyli wspólne sprawy publiczne, poszanowanie instytucji i osób wypełniających zadania publiczne, to w pewnym sensie szacunek dla samych siebie. Dziś w rocznicę uchwalenia Konstytucji możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy dumni z przeszłości, w tym również z bohaterstwa naszych przodków podejmujących dzieło reformy politycznej w najtrudniejszym momencie naszych dziejów. Z okazji dzisiejszego święta chciałbym serdecznie podziękować wszystkim państwu za udział w obchodach. Dziękuję za wywieszenie flag państwowych, które upiększają nasze miasto, są wiadomym znakiem odświętnego charakteru dzisiejszego dnia. Składam też wszystkim mieszkańcom najlepsze życzenia. Niech to majowe święto będzie powodem do dumy, ale i do głębokiej narodowej refleksji. Życzę tej mądrości i odwagi, którą znaleźli w sobie nasi przodkowie 3 maja 1791 roku. Oby wspomnienie Konstytucji było impulsem do tego, co jest najlepsze dla Polski dzisiaj. Radosnego świętowania. Dziękuję. Dzisiaj Ty ubujesz, witaj maj, trzeci maj.
Maszerują wszyscy.